Cześć, tu Bartosz Dudek, zapraszam na 7 wspaniałych pytań. Zdjęcie tle na twoim facebookowym profilu przedstawia Stefana Siarę-Siarzewskiego. Czy macie coś wspólnego? Myślę, że w jakiś sposób jest to tutaj podobne do tego gościa. I parę osób uważa też, że może czasami zachowuje się jak on podczas tego filmu. Nie mogę pokazać ze względu na to. Swego czasu bardzo podziwiałeś Andrzeja Marszałka. Czy przeszliście kiedyś na ty, czy nawet dla ciebie panem Andrzejem? Myślę, że miałem okazję przejść z panem Andrzejem na ty, aczkolwiek dla mnie to jest non-stop człowiek, do którego trzeba i chcę odnosić się na pan. Kiedyś w jednej z drużyn, w której grałeś, nazwano cię księciem Puław. Księciem Puław, dlaczego? Była taka sytuacja, że Żywiści miał kontuzję, czy Morty miał kontuzję, pierwszy bramkarz zaczął to spotkanie, nie bardzo mu poszło, ja wszedłem i udało mi się super pobronić, także może dlatego byłem księciem Puław. Przed meczami nie tylko dużo czytasz, ale i oglądasz sporo filmów. Jakiego gatunku to są produkcje? Oglądamy filmy, horrory oglądam, tak? Skupmy się na tym, że mogą być to horrory. Ale też nie zgodzę się z tym, że to są filmy, bo też słucham dużo muzyki. Czy jest jakaś rzecz, którą zawsze zabierasz na mecz wyjazdowy? I dlaczego to są jeansowe spodnie? Co to jeansowe spodnie? Jak to mówi piosenka, pewna nigdy nie wieździe, czai się sztruc. Także no... Także zabieram te spodnie jeansowe, gdyż po prostu zawsze lubię mieć ze sobą spodnie jeansowe. Pytanie od przyjaciół z boiska. W twojej magicznej diecie jest na tak zwany cheat day. Ile razy w tygodniu przypada? Cheat day przypada wtedy, kiedy sobie o nim przypomnę, także myślę, że dosyć często. Wyjaśnij historię tego rysunku. Co ma z nim wspólnego Mikołaj Szymyślik? Myślę, że jest to rysunek, gdzie kiedyś na kawce byłem u Mikołaja, którego zresztą serdecznie pozdrawiam. No i coś takiego chyba narysowałem, bo kiedyś mówili, jak byłem młody, to miałem talent rysowania, także wydaje mi się, że to jest... Ale nie jest to Mikołaj, czy myślisz? No nie, na pewno nie jest to Mikołaj. Także myślę, że kiedyś to sobie wyrysowałem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Myślałem, że będzie trochę gorzej.